Dunque, io non ruberò spazio e tempo all'ospite. Krynicki, ricordo solo che è uno dei massimi poeti polacchi contemporanei, ha esordito alla fine degli anni 60 come esponente, uno degli esponenti del gruppo di Nova Fala, la Nuova Ondata. È un gruppo di poeti, grandissimi poeti, per cui erano importanti, sono state importanti e decisive le esperienze del 68 polacco e del 70, delle manifestazioni e scioperi repressi dal regime. E Krynicki è stato uno dei firmatari del Memorial Piędziesiąt Dziewięć, del memoriale con cui 59 intellettuali chiedevano il rispetto dei diritti civili, dei diritti del cittadino in Polonia. Per questo dal 76 all'80 i suoi testi sono stati colpiti dal, diciamo, è stato decretato il divieto di pubblicazione. Krynicki ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'importante e prestigioso premio Koszalski nel 76. È traduttore, ha tradotto tra gli altri Nelly Sachs, Celan, Ben. È editore di tutto questo, ci racconterà lui. Ricordo ancora che è stato tradotto, oltre che in italiano, in tedesco, in inglese, in ceco, in slovacco, in bulgaro, in ebraico e in svedese. E do quindi la parola a Richard Krynicki. Ha detto, sinceramente preferirei che fosse lei a parlare di me. Ale może pozwolą Państwo, że na początek powiem tyle, że ja rzeczywiście jestem, należę do tych nielicznych poetów, którzy nie ograniczają się tylko do pisania poezji. Dirò all'inizio questo, che io faccio parte di quei poeti, quel gruppo non numeroso di poeti che non scrivono solo poesia. Zajmuję się nie tylko pisaniem wierszy, ale przede wszystkim tłumaczeniem poezji, która jest mi bliska. Non scrivo solo poesia, ma anche traduco i poeti che mi sono vicini. Jak też wydawaniem poezji, głównie poezji. Jako wydawca nie ograniczam się tylko do poezji, ale przede wszystkim jest to jednak poezja. E sono anche editore, pubblico poesia. Gdybym był żył w normalnym kraju, to robiłbym te wszystkie trzy rzeczy od początku. Razem. Se avessi vissuto in un paese normale avrei fatto queste tre cose insieme fin dall'inizio. Natomiast przed 1989 rokiem oczywiście nie mogłem nawet marzyć o tym, żeby być wydawcą niezależnym. Prima del 1989 non potevo nemmeno sognare di essere un editore indipendente. Także moja przygoda wydawnicza zaczęła się znacznie później. Così la mia avventura editoriale come editore è cominciata molto più tardi. To wydawnictwo A5, ono powstało jeszcze w czasach, kiedy w Polsce była cenzura, więc powstało jako wydawnictwo niezależne, podziemne. La mia casa editrice è nata quando c'era ancora la censura, quindi nasce come casa editrice clandestina. Ale wkrótce przyszedł rok 1989 i od tego czasu możemy wydawać książki legalnie. Dall'89 però abbiamo potuto pubblicare legalmente tutti i nostri testi. Od początku wydajemy poezję. Abbiamo pubblicato poesia. Trochę pod prąd, bo wydawanie poezji, jak wiadomo, jest rzeczą ryzykowną.
Pubblicare poesia comunque si va un po' controcorrente, ecco, una cosa molto rischiosa. To, że takie wydawnictwo jak wydawnictwo A5 przetrwało ponad 20 lat. Il fatto che la casa editrice A5 sia sopravvissuta già più di 20 anni. Jest jakimś cudem, w który jest mi trudno czasami uwierzyć. È per me quasi un miracolo in cui a volte è difficile, mi è difficile credere. Ale mieliśmy to szczęście, że jedną z naszych autorek była i jest pani Wisława Szymborska. Abbiamo avuto questa fortuna che uno dei nostri autori era ed è Wisława Szymborska. Pierwszy tom jej wierszy w naszym wydawnictwie wydaliśmy w roku 1993, na 3 lata przed Noblem. Il suo primo libro di poesia nella nostra casa editrice è stato pubblicato nel 93, quindi 3 anni prima del premio Nobel. Myślę, że ten cud, że to wydawnictwo przetrwało, to w bardzo dużej mierze temu właśnie zawdzięczamy, że pani Szymborska powierzyła nam do wydania swoje książki. E dobbiamo molto a Wisława Szymborska al fatto che abbia pubblicato i suoi libri presso la nostra casa editrice. To, co Państwo widzą, to jest ostatni tom jej wierszy. Questo che vedete è l'ultimo volume di Wisława Szymborska, który się nazywa Wystarczy. Intitolato Wystarczy. On zawiera zaledwie 13 wierszy, bo pani Szymborska nie zdążyła go ukończyć. Contiene solo 13 poesie, perché Szymborska non è riuscita a finire il volume. W związku z tym, że odnalazły się rękopisy ostatnich jej wierszy, ja postanowiłem te rękopisy w tym tomie zamieścić, bo one są z tym tomem związane. Sono stati trovati anche dei manoscritti di testi di Wisława Szymborska, che io ho deciso di pubblicare all'interno di questo volume. Także ta książka zawiera nie tylko wiersze ukończone. Quindi un libro che contiene non solo poesie finite, ale też bruliony jej wierszy z kręgu tego tomu, który udało mi się odczytać. Contiene anche delle bozze, delle versioni di poesie non terminate dalla poetessa. Ja nie wiem, co Państwa bardziej interesuje. Non so cos'è che vi interessa di più. To jest kilkanaście slajdów, które ja kiedyś przygotowałem na spotkanie moje w Krakowie. Queste sono delle slide che avevo preparato per un mio incontro a Cracovia con il pubblico. Albo 3 lata temu, bo 2 o 3 anni fa. Pomyślałem sobie, że spróbuję opowiedzieć o sobie. Pensai che avrei cercato di parlare di o sobie za pomocą tych zdjęć.
cercato di parlare di me con l'aiuto di queste foto, di queste immagini. Ta opowieść zaczyna się w roku 1973, bo to jest zdjęcie wtedy zrobione. È un racconto che comincia nel 63, quando è stata scattata questa foto. W miejscowości, gdzie ja się urodziłem. Nel luogo dove sono nato. W Sankt Valentin w dolnej Austrii. Sankt Valentin nella bassa Austria. Urodziłem się w tym właśnie miejscu. Sono nato obozie, qui. Który się nazywał Lager Windberg. Campo di concentramento che si chiamava Lager Windberg. Sankt Valentin, tam oprócz tego istniał jeszcze drugi obóz. Posto in una località dove c'erano due campi. To zdjęcie to jest właściwie wszystko, co ja o tym obozie wiem. To zdjęcie dostałem w roku 2008, bo zostałem zaproszony do Sankt Valentin. Questa foto è tutto quello che ho e l'ho avuta perché sono stato invitato nel 2008 in questo posto. Na uroczystości odsłonięcia kamienia pamiątkowego. Fu invitata a una cerimonia in occasione della quale ci fu una cerimonia di apposizione di un sasso, kamienia? Commemorativo. Pamiątkowy, który miał upamiętnić więźniów obu tych per ricordare i prigionieri di quel campo. Obozów. A Sankt Valentin leży niedaleko Mauthausen. La località Sankt Valentin si trova non lontano dal Mauthausen. Gdzie znajdował się wielki obóz koncentracyjny. Località dove si trovava un grande campo di concentramento. Którego Lager Windberg prawdopodobnie był filią pod obozem. Di cui molto probabilmente il campo di Sankt Valentin era una filiale. Ja tego nie wiem dokładnie. Lo so con certezza. W każdym razie ten idylliczny widok tutaj. Questa visione idilliaca. To jest łąka przed obozem. Questo è il prato che sta davanti al campo. Przed obozem Mauthausen. Di Mauthausen. A w dole widać właśnie miasteczko, w którym ja się urodziłem. W dole widać Sankt Valentin i wręcz widać miejsce, w którym znajdował się Lager Windberg. Vede anche il luogo dove era il Lager. Tak wygląda właśnie teraz miejsce, gdzie ten obóz się znajdował, tam teraz znajduje się eleganckie osiedle. E così è oggi, così appare oggi il luogo dove stava il lager. Qui si trovano delle, insomma, które się właśnie nazywa Windberg. Quartiere elegante residenziale. To jest mój debiut poetycki, tomik, który Questo è il volume, il mio esordio poetico. Kazał w roku 1968. To jest mój przyjaciel, który już nie żyje, narysował do jednego egzemplarza narysował rysunki. Zrobił rysunki, które są jakby ilustracjami. No, delle illustrazioni per la mia poesia. Jeden z tych rysunków. To jest druga moja książka. Secondo mio volume. Która się ukazała w roku 1969. 1969. A tutaj to już nie jest. Tu, bo na tym się skończyła moja przygoda wydawnicza. Zacząłem mieć szybko problemy
z cenzurą w Polsce. Così finì la mia avventura editoriale perché cominciai presto ad avere dei problemi con la censura. Nie mogłem wydawać oficjalnie. Potevo pubblicare nelle case editrici ufficiali. I postanowiłem, że wzorem niezależnych pisarzy rosyjskich będę pubblicował swoje utwory w samizdacie. Decisi come gli autori russi che pubblicavano di fare come gli autori russi che pubblicavano i samizdat. To jest pierwszy mój samizdat. E questo è il mio primo samizdat. Który jest rodzajem kolażu, bo on się składa z tekstów zrobionych z gazety, z tekstów gazetowych. È una sorta di collage fatto anche di brani tratti dai giornali. To jest tak, to jest jeden z takich druków półoficjalnych. E questo è un esemplare di queste edizioni clandestine. Tutaj jest, w roku 73 miał się ukazać moja książka nakładem wydawnictwa literackiego. Nel 73 doveva essere pubblicato mio libro. Była zapowiedziana, ale niestety się nie ukazała i został tylko ten katalog z zapowiedzią. Doveva essere pubblicata presso la casa editrice wydawnictwo literackie, non venne pubblicata e rimane solo questo, come ricordo, questo catalogo che annunciava le prossime pubblicazioni della casa editrice. Tam jest ta książka zapowiedziana. Ecco, questo era diciamo, il mio testo tra le novità, nel catalogo dei testi in stampa. Ona ostatecznie się ukazała ale z wielkimi skreśleniami cenzury. Il testo venne pubblicato però con delle, diciamo, massicci interventi della censura. Tak, tutaj to wcześniej, co Państwo widzieli, to był drugi mój samizdat. Quello che avete visto poco fa era il mio secondo, książeczka samizdat. Przepisana przeze mnie w kilkunastu egzemplarzach na maszynie. Testo che avevo, diciamo, prodotto in 12 esemplari con la macchina da scrivere. Tutaj czytam z niej na jakimś spotkaniu. Sto leggendo dei testi appunto da uno di questi libri fatti da me durante una lettura di poesie. Był tam jakiś poeta szwedzki na tym spotkaniu i on zrobił to zdjęcie. Questa foto è stata fatta da un poeta svedese che era presente a quella serata. Dzięki temu też ukazały się moje wiersze wtedy przełożone na język szwedzki. Grazie a lui vennero pubblicate allora le mie poesie in traduzione in lingua svedese. To jest ten tomik, który został wstrzymany przez cenzurę, który się w końcu ukazał, ale w jednej trzeciej il libro che era stato annunciato di cui venne bloccata la pubblicazione e che poi venne pubblicato così. Tak, to przykładowo venne pubblicato così, insomma, questi erano gli interventi della censura, questo è un esempio. To są moje uzupełnienia tych miejsc, które skreśliła cenzura w tej książce. E aggiunto quello che era stato eliminato allora dal censore. I to była ostatnia moja książka, która się oficjalnie ukazała. E questo fu l'ultimo mio testo pubblicato, diciamo, una casa editrice ufficiale nel circuito ufficiale. No takie, które cenzor uznał za nieprawomyślne. I wersi che sì, che il censore considerava non allineati, ecco.
tutaj został skreślony, tutaj na przykład, to jest skreślony fragment, fragment dotyczący powstania robotników polskich na Wybrzeżu w 1970 roku. Questo che è stato qui, che fu cancellato dal censore, erano diversi che si riferivano alle proteste degli operai delle città costiere negli anni 70. W każdym razie to była moja ostatnia oficjalna książka w PRL-u. La mia ultima pubblicazione nel circuito ufficiale. Potem już wydawałem tylko albo w samizdacie, albo w tak zwanym drugim obiegu, który się zaczął, który się zaczął kształtować w drugiej połowie lat 70., a także w wydawnictwach emigracyjnych. W Paryżu istniało takie wydawnictwo, które się nazywało Kultura. E dopo pubblicai solo appunto nel cosiddetto Instytut Literacki. Ono było bardzo zasłużone dla niezależnej polskiej literatury, w ogóle dla niezależnej polskiej myśli. E dopo pubblicai solamente nel cosiddetto appunto secondo circuito, il circuito dell'editoria clandestina, o invece nelle case editrici all'estero. Una casa editrice che ha avuto un ruolo importantissimo nella letteratura polacca del secondo dopoguerra si trovava in Francia, a Parigi, Istituto Literacki e Cultura. Tak, to jest... To jest linoryt, który zrobił krakowski artysta Leszek Sobocki do jednego z moich samizdatów. Questo disegno fatto da un artista krakowiano, Sobocki. Uno appunto collaborava alle mie edizioni, ai miei samizdati. Mógł to zrobić, bo te samizdaty ukazywały się w niewielkiej liczbie egzemplarzy oczywiście. Lo poteva fare appunto anche perché si trattava di esemplari, di edizioni, di libri che diciamo avevano una erano pochi esemplari, ecco, avevano una tiratura bassissima, ovviamente. To jest moja książka wydana właśnie w Instytucie Literackim w roku 1978 w serii, która się nazywała Bez cenzury. Vedete appunto questo è un esemplare di insomma un libro che ho pubblicato presso Istituti Literacki a Parigi ed era una serie che come potete vedere era intitolata appunto Best Censure, insomma non censurato. W niej, w tej serii ukazały się również tomiki moich przyjaciół, poetów nowej fali, takich jak Stanisław Barańczak i Adam Zagajewski. A Parigi in questa serie si pubblicavano anche i testi di altri poeti di Nova Fala come Adam Zagajewski o Stanisław Barańczak. To już jest życie tej książki wydanej w Paryżu, bo ona była przemycana do Polski i powielana w różny sposób. Tutaj powielana była przez fotografię. Ktoś sfotografował ją w jakiejś ilości egzemplarzy i rozpowszechniał w ten sposób. Nie, to już jeden egzemplarz został przemycony i potem rozpowszechniony w ten sposób, że ktoś... To jest koperta papieru fotograficznego, po prostu, gdzie ona w środku była książka. Questa, così venivano poi, una volta importati in Polonia, questi testi clandestini venivano diffusi in questo modo, come vedete, insomma, camuffati. Ecco, questa, sì, sì, sì. E queste sono altre fotografie di quel libro. A to z kolei jest ta sama książka wydana przez wydawnictwo podziemne, wydawnictwo drugiego obiegu. E questo è lo stesso libro pubblicato all'interno del circuito clandestino, presso una casa editrice clandestina. To było robione na powielaczu.
To są inne, to jest inny tomik wydany też w podziemnym wydawnictwie. Altri esemplari di testi appunto pubblicati clandestinamente. To jest mój kolejny samizdat z roku 1980. Questo è un mio samizdat del 1980. Linoretami Leszka Sobockiego, artysty. Sobocki. A tutaj to już jesteśmy w czasach stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Siamo già durante il periodo della legge marziale. Władze wprowadziły stan wojenny. I wtedy przez cały czas stanu wojennego, właściwie do 1989 roku, ja w Poznaniu współredagowałem pismo członków i sympatyków Solidarności, które się nazywało Obserwator Wielkopolski. In quel periodo io collaboravo alla pubblicazione di questo giornale Obserwator Wielkopolski legato insomma agli ambienti di Solidarność. Wydawane na powielaczu. To jest pierwszy mój samizdat z czasów stanu wojennego. Del periodo della legge marziale. To z kolei jest tomik, który moi przyjaciele, którzy siedzieli w obozie dla internowanych, zrobili domowym sposobem. Questo è un testo fatto dagli amici, dai miei amici che si trovavano in un campo, erano stati internati. Il titolo dice quando davvero i polacchi insorgeranno. To była bardzo żmudna praca, bo oni musieli każdą literę wykuć za pomocą szpilki. Era, come vedete, sì, un lavoro molto difficile perché ogni lettera doveva essere fatta, la facevano aiutandosi con degli aghi, delle spille. Więc robienie tej książeczki trwało bardzo długo. Era un lavoro molto lungo. Ciągle ta sama. E questo è un ex libris degli internati. Internavano. Tak, to jest kolejny mój samizdat. Z un altro samizdat. Oryginalnymi rysunkami mojego przyjaciela malarza Jerzego Piotrowicza, który już nie żyje niestety. Con i disegni originali di un mio amico Piotrowicz, un pittore, che ora purtroppo non c'è più. Książka wydana to są książki wydane w podziemiu. E queste sono tutti esemplari, foto di edizioni clandestine. A to jest pismo literackie, które próbowałem robić w Poznaniu. Questa è una rivista letteraria che w podziemiu. Stai di pubblicare a Poznań clandestina. To był numer poświęcony Orwellowi. Questo era un numero interamente dedicato a Orwell. E questi sono altre mie edizioni. To jest książka, która się ukazała w roku 1900, na początku roku 1989. È un libro pubblicato all'inizio dell'89. I w niej są ślady działania cenzury, bo ona się ukazała przed przemianami w Polsce. È un testo pubblicato prima della caduta del regime e si vedono, sono visibili gli interventi della censura. Tutaj mogą, bo to jest bardzo zabawny właściwie przykład takiej interwencji. Questo è un esempio piuttosto divertente di come interveniva la censura.
Tam zostały usunięte dwa słowa z wiersza mojego dotyczące Stalina. Vennero eliminate solo in realtà due parole che si riferivano a Stalin. A w ich miejsce widzą państwo adnotację urzędową. Poi vedete tra parentesi quadra una lunga annotazione. Która zajmuje trzy linijki. Tale. Która zajmuje trzy linijki, a może nawet cztery i tłumaczy. Dlaczego wiersz się, dlaczego te, na jakiej podstawie nastąpiła ta interwencja. Tu z kolei jest to samo, tu został zdjęty cały wiersz i w miejsce tego wiersza jest tylko ślad cenzora. La pagina venne, è stata eliminata tutta un'intera poesia invece e tra parentesi, come vedete, di nuovo c'è la spiegazione del perché è stata tolta. In realtà ecco, è una notazione che si riferisce alle disposizioni, disposizioni ufficiali che proibivano sì, di parlare di determinati argomenti. To jest wybór moich wierszy, który się ukazał w 1996 roku. On ma tytuł Magnetyczny punkt i to są, ten magnetyczny punkt to jest z wiersza Nelly Sachs, który ja kiedyś przełożyłem. Questa è una mia raccolta intitolata Magnetyczny punkt, ossia il punto magnetico, e si riferisce a una poesia di Nelly Sachs che io ho tradotto. Tak, bo już zbliżyliśmy się do końca. To jest tom moich wierszy Kamień Szron. Stiamo concludendo la conclusione. Questa è una mia raccolta Kamień Szron, il sasso, la brina. Pierwsza moja książka, która się ukazała w moim wydawnictwie. Po prawie 20 latach istnienia tego wydawnictwa. Il primo libro che ho pubblicato presso la mia casa editrice dopo circa 20 anni che l'avevo fondata di esistenza, dopo 20 anni. A to zdjęcie, które tam państwo widzieli, to jest mgławica Kocie Oko. È una foto della galassia, occhio di gatto. Ponieważ mówiłem państwu, że jestem nie tylko poetą, ale też i tłumaczem. To jest jedno z moich tłumaczeń. To są wiersze Bertolta Brechta. Questa è una foto delle mie traduzioni di Brecht. Ale ponieważ ja byłem autorem zakazanym, to moje tłumaczenie ukazało się w podziemiu nakładem niezależnej oficyny wydawniczej. Che era un autore che non era permesso di pubblicare alle case editrici ufficiali, insomma, mi trovava al di fuori del circuito ufficiale, non potevo nemmeno pubblicare ovviamente le mie traduzioni, e questa è appunto una traduzione di Brecht pubblicata presso Nova, che era presso una casa editrice clandestina. To jest kolejny tom moich tłumaczeń, który mógł się ukazać oficjalnie. Volume delle mie traduzioni di Sachs, questa volta per wiersze Nelly Sachs w moim tłumaczeniu. To jest tomik, który zawiera wiersze dedykowane Zbigniewowi Herbertowi, jednemu z moich mistrzów. E questo è un testo di poesie dedicate a Zbigniew Herbert, che è uno dei miei maestri. Wiersze polskich poetów. I poeti polacchi. To jest właśnie Zbigniew Herbert. To jest zdjęcie, które ja zrobiłem 25 czerwca 1988 roku. Questa pamiętam, una poesia che io ho fatto a Zbigniew Herbert nell'88, il 25 giugno. W Rotterdamie. Pamiętam dobrze tę datę. Fatta a Rotterdam, mi ricordo bene di questa data. Dlatego, że tego dnia się odbywał mecz Holandia-Związek Radziecki.
Perché quel giorno si svolgeva una partita di calcio tra Olanda e URSS. I Zbigniew Herbert i ja byliśmy chyba jedynymi ludźmi w Rotterdamie, którzy nie oglądali tego meczu. Eravamo forse le uniche due persone a Rotterdam a non guardare, che non guardavano quella partita. Chociaż Zbigniew Herbert właśnie patrzy na leżącą na znajdującą się nieopodal kawiarnię, gdzie ogromny tłum ogląda właśnie transmisję z tego meczu. Anche se qui Herbert sta guardando in direzione di un caffè che era allora affollatissimo di persone che stavano guardando la partita. Wygrała Holandia i możecie sobie Państwo wyobrażać, co się działo wtedy w Rotterdamie. L'Olanda, potete immaginare cosa successe allora a Rotterdam. To jest jedna z książeczek, którą podarował mi Zbigniew Herbert na początku stanu wojennego. E questo è uno dei libri che mi regalò Herbert all'inizio del periodo della legge marziale nell'81. Z dedykacją, która brzmi z zachętą do systematycznego i wytrwałego oszczędzania. Una dedica che recita con un invito a un risparmio, a risparmiare in modo sistematico i wytrwałe. E duraturo, insomma. Ja się dostosowałem do tej rady i dzięki temu mogłem założyć wydawnictwo. E io mi, diciamo, segui questo consiglio, grazie a questo fondai, riuscì a fondare una casa editrice. A to jest inna z tych książek, które Herbert mi wtedy podarował. To jest słynny tom polskich wierszy futurystycznych. Questo è un altro poesia, un altro volume, scusate, regalatomi da Herbert. È un volume di un poeta futurista polacco. Który się ukazał w roku 1920. Może... Pubblicato nel 1920. Może skończymy, tak, żeby... Żeby nie przedłużać, bo... Żeby nie przedłużać tej opowieści, bo domyślam się, że nie wszystkich Państwa interesują opowieści o książkach. Beh, ci abbiamo a concludere per non, diciamo, forse non a tutti interessano i racconti, ecco, sui libri. E Krenicki leggerà delle poesie. Pani, pod warunkiem, że pani będzie czytać tłumaczenia. A. Moja córeczka uczy się czytać, jest w punto magnetico, tak. Chciał przeczytać ten wiersz, który napisałem, kiedy moja córka uczyła się czytać. Leggerà una poesia scritta quando sua figlia, nel periodo in cui sua figlia imparava a leggere. Ale jakby pani go zechciała najpierw po włosku przeczytać, to może miałoby sens. Va bene, chiede di... La leggerò prima io in italiano e poi... La mia bambina impara a leggere. La mia bambina, finora infallibile, impara a leggere e a scrivere. E solo ora comincia a errare. E i miei antichi errori dell'umanità
io li rivivo da capo. Moja córeczka uczy się czytać. Moja córeczka, dotąd nieomylna, uczy się czytać i pisać i dopiero teraz zaczyna błądzić, a ja swoje stare błędy ludzkości przeżywam od nowa. Più forte della paura. E la poesia si apre con una, cioè, un'intestazione, una citazione da Czesław Miłosz. Cos'è la poesia che non salva i popoli nelle persone? Czesław Miłosz. Cos'è la poesia? Cosa salva? Solo nomi, ombre di persone e di cose? Può essere qualcosa di più, più di una voce, impaurita come il battito di un cuore mortale, più forte della paura di morte e miseria, una voce della coscienza, che popoli e uomini, che disumane guerre e pogrom non riescono a uccidere né a annientare. Silniejsze od lęku. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Czesław Miłosz. Czym jest poezja, co ocala? Jedynie imiona, cienie ludzi i rzeczy. Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym, jak bicie śmiertelnego serca, silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią, głosem sumienia, którego narody i ludzie, którego nieludzkie wojny i pogromy nie potrafią zabić ni zniweczyć. Rue de Poitiers. Tardo pomeriggio, nevica. Non lontano dal Museo d'Orsay, in sciopero, si vede un fagotto grigio sul ciglio del marciapiede. Un clochard rannicchiato o un fuggitivo da qualche paese in preda a una guerra civile, sdraiato ancora sulle grate, avvolto nelle coperte, un sacco a pelo di seconda mano e il diritto di vivere. Ancora ieri la sua radio era accesa. Oggi le monete si raffreddano componendo sul giornale una costellazione di lune e pianeti inesistenti. Rue de Poitiers. Późne popołudnie pruszy śnieg. Nieopodal strajkującego Musée d'Orsay widać szary tobołek na skraju chodnika. Zwinięty w kłębek kloszard albo uciekinier z jakiegoś ogarniętego wojną domową kraju nadal leży na kracie, okutany w koce, śpiwór z odzysku i prawo do życia. Wczoraj miał jeszcze włączony tranzystor. Dziś stygnące monety układają się na gazecie w konstelacje niebyłych planet i księżyców. Tra di loro, in mezzo, 12 uomini al tavolo apparecchiato per i destini. Sanno già che uno di loro tradirà e l'altro rinnegherà 3 volte prima che il gallo canti una volta o 2, fino alla fine sarà poco chiaro. Con loro, tra di loro, nel centro stesso della sua unicità infinita, l'insegnante e il maestro, colui che le cifre non afferrano, figlio del nome impronunciabile, il figlio dell'uomo. Un attimo fa ha finito di spezzare il pane azimo. Ora, un'ultima volta, per sempre, alza il calice col vino.
Il suo volto per noi rimane nascosto. I suoi capelli aspersi di olio di nardo irradiano un chiarore che non è di questa terra. Le sue poche parole ci giungono in traduzioni e versioni accurate, incessantemente perfezionate. Dopo tante guerre non sappiamo quanto fedeli. Pośród nich w środku 12 mężczyzn przy nakrytym do przeznaczeń stole. Już wiedzą, że jeden z nich zdradzi, a drugi po trzykroć się zaprze, zanim raz albo dwakroć, to będzie do końca niejasne, zapieje kur. Z nimi, pośród nich, w samym środku swojej nieskończonej jedyności, mistrz i nauczyciel, ten, którego nie imają się liczby, syn niewymawialnego imienia, syn człowieczy. Przed chwilą skończył łamać prześniki. Teraz, po raz na zawsze ostatni, podnosi kielich z winem. Jego twarz dla nas pozostaje zakryta. Jego skropione olejkiem nardowym włosy promieniują nieziemską poświatą. Jego nieliczne słowa docierają do nas w przekładach i tłumaczeniach. Pilnych, wciąż poprawianych, po tylu wojnach, nie wiadomo jak wiernych.